Dzień dobry, pani Marcelino. Dzień dobry. Nie będziemy na pani i nie, tylko tak chciałam uroczyście zaprosić ciebie do naszej rozmowy. Zanim będziemy rozmawiać o najnowszej płycie, która już od kilku dni jest na rynku, to chciałabym, żebyś zapowiedziała Karmelową. Marcelina i Piotr... Rogucki. Nie Karmelową, tylko Karmelowe. Karmelowe. A potem, a może teraz od razu powiedz, jak to się stało, proszę, że zaśpiewaliście razem? Czy to był twój pomysł, twoje marzenie, plan? Przypadkiem. Nie było takiego planu. W ogóle nie było w planie gościa na tamtej płycie. Natomiast to wyszło w trakcie nagrań już studyjnych, że po prostu zabrakło czegoś i szukaliśmy najpierw wśród instrumentów, co by tu dograć. Tak. A potem tak ktoś palnął, że taki męski, charczący wokal, jakiś niby niepasujący i tak kombinowaliśmy tam od Toma Waitsa. Ale akurat nie tak było dalej. Go w mieście. Tak, tak, nie odbierał telefonu. A Piotr Rogucki z zespołu właśnie, Koma akurat dokładnie. Przechodził, tak? Właśnie Kuba Galiński, który też współprodukował ten album, mówi, to ja do Roguckiego zadzwonię, a ja akurat wtedy strasznie wałkowałam jego solowy album. Mówię, Rogucki? I tak się zawahałam trochę, czy jakby no tak akurat jest u mnie na tapecie i nagle takie jakby wyafirmowałam sobie gdzieś, po czym on tam z nim pogadał 5 minut i nie wiem, chyba 3 dni później Rogucki był już w studiu i przybiliśmy piątkę i nagle okazuje się, że będę miała Roguckiego na płycie. Taka niespodzianka fajna. No i udało się. Czyli trzeba, proszę państwa, pozytywnie myśleć i wierzyć w to, że wszystko może się wydarzyć. Oczywiście. Marcelina i Piotr Rogucki na początek naszej rozmowy Karmelowe. A gdybyś tu przy mnie dziś był. Duet, który wyzwala dreszcze, wywołuje je. Marcelina i Krzysztof. Piotr Rogucki. Co ja z tym Krzysztofem? Coś jest na rzeczy. Piotr, coś jest. Może jakiś syn się Piotrowi Roguckiemu o imieniu Krzysztof szykuje. No właśnie, a teraz trzecia płyta i trzymamy ją w rękach. Trzecia płyta, napisałaś, że jesteś z niej bardzo zadowolona. Bardzo. Że to jest dobry dla ciebie czas, jeśli chodzi o twórczość, bo teksty są na tej płycie moje, twoje. Tak. No w jednym tutaj mi Budyń pomógł, trochę podobnie zespoł jak na Pogodno. Drugi. Tak. Też lubiany bardzo w Polsce. Tak, to taki mój drugi kolega artystyczny, też niby nie pasujący, a się bardzo polubiliśmy przy współpracy na drugiej płycie i na trzecią też go zaprosiłam w formie właśnie tutaj tekstowej wystąpił. Właśnie miałam taki pomysł na tą Czarną Wołgę, żeby ona opowiadała taką creepy, dziwną historię i Budyń pod łapą mówi, dobra, to już napiszmy to razem, jak tak podchwyciliśmy temat, więc jest ten jeden tekst tutaj wspólny, ale cała reszta jest moja, a z płyty jestem bardzo zadowolona. To jest taka, ta trzecia płyta jakoś mam wrażenie, że najbardziej świadoma, już wiele się nauczyłam przy pracy na tych dwóch wcześniejszych albumach, też jakby skład nam się wyklarował na scenie, towarzyszą mi chłopcy już od długiego czasu i tak się zgraliśmy to wszystko, tak głównie też ta współpraca z Robertem Cichym, który od pierwszej płyty mi jako współproducent, teraz już jako producent towarzyszy i również na scenie, więc już doskonale wiemy, co chcemy tą muzyką przekazać, jak ze sobą pracować, jak komponować, jak aranżować to wszystko i myślę, że to właśnie na tej płycie chyba słychać, bo jak czytałam ostatnie recenzje, to jakby tak się potwierdza, że nie tylko ja to słyszę, że rzeczywiście tak chyba najwięcej mnie na tej płycie właśnie jest. Gorzej by było, gdyby było odwrotnie. Gdyby poprzednia płyta była zdecydowanie lepiej oceniana. Tak to powinno wyglądać. Taki jest naturalny rozwój artysty, że każda płyta jest lepsza i bardziej świadoma. Tu jest 13 utworów i wszystkie są wielce gitarowe. Tak, ja lubię bardzo gitary i no Robert zresztą jest gitarzystą. Tutaj mój producent i przyjaciel, z którym tą płytę robiliśmy. Takie było założenie. Ja bardzo lubię gitary. Też bardzo dużo graliśmy ze sobą koncertów akustycznych. Skład ten już taki docelowy, pełny, też poszerzyliśmy o jeszcze jednego gitarzystę. Ja też tutaj dzielnie ćwiczę i gram, żeby tą swoją gitarę też dorzucić. Ja bardzo lubię takie dźwięki. Tutaj główną taką moją inspiracją był chyba Asaf Avidan and the Mohos. Ta płyta, bardzo ją lubię. Piosenka Got It Right to była taka jakby piosenka, od której wyszliśmy. Ja przyniosłam Cichemu 1 000 000 jakby swoich inspiracji. On też pokazywał mi swoje i no
jakby no, ta gitara była takim punktem wyjścia rzeczywiście. Zawsze zaczynaliśmy też od tego, żeby na tej gitarze w pierwsze dźwięki jakieś kompozycje powstały i żeby można było te piosenki tak śmiało rozszerzać na większy skład, mniejszy, żeby to się fajnie grało też na żywo. I już jesteśmy po paru koncertach z trasy i mogę powiedzieć, że naprawdę ten materiał na żywo daje radę. Czyli jest ale skoro fale, kurczę. Bardzo dobrze, to jest twój czas na antenie radiowej jedynki, ale powiedz, z tym właśnie nowym materiałem już graliście koncerty? Takie pierwsze, tak, właśnie jestem po koncertach w Elblągu i w Olsztynie. A przed koncertami gdzie? No przynajmniej i tak, ten pierwszy. Otwieram ściągę. A jest ściąga, dobrze. Bo trochę ich jest. Tak, każdy nowoczesny artysta ma przy sobie ściągę. Tak, no więc na pierwszy ogień, pierwszy taki koncert promocyjny, tu też jakiś gość się pojawi i tak dalej, będzie w Warszawie 23 października w klubie Hybrydy, więc bardzo serdecznie zapraszam, bo to już niedługo. Na drugi dzień jedziemy do Łodzi, do klubu Scenografia, później będzie Racibórz, Kraków, Gniezno, Gdańsk i to na razie tyle, ale cały czas potwierdzamy kolejne miasta. Na pewno będzie mój kochany Wrocław też gdzieś i inne miasta też. Wrocław. A czy lepiej się czujesz, ja wiem, że to jest takie pytanie niby, kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia, ale czy lepiej się czujesz na scenie, kiedy możesz tak zupełnie się zapomnieć, czy w studiu koncertowym, kiedy z kolei nikt cię nie obserwuje, a możesz wszystko wyrazić głosem? To są rzeczywiście dwie różne rzeczy, bo studio... Znaczy, ja tak naprawdę studia nie lubię. Tak jest. Znaczy, tego etapu, kiedy już jest wszystko nagrane i jakby ja mam po prostu zaśpiewać już ten wokal, to wtedy no, to jest taki czas, kiedy trzeba to zaśpiewać tak, że wiadomo, że to już zostaje na tej płycie, nic już się nie zmieni, jakby ta emocja będzie tą jedną, jedyną. I no, to na pewno wolę koncerty, bo każdy jest inny, wszędzie jest inna publiczność, inni ludzie, inna energia i ta wymiana tej energii, więc jakby koncerty to jest zdecydowanie coś, co lubię najbardziej. Natomiast tutaj ciężko byłoby mi porównać ten moment taki twórczy w studiu, kiedy te piosenki powstają, kiedy się pierwszy raz śpiewa tą rybkę wokalową, tak. to jest piękny moment. Ja uwielbiam to robić i tutaj z Cichym siedzieliśmy cały kwiecień i właśnie powstawała taka demówka do tego, żeby później wejść do studia i to docelowo nagrać. I no, to był super czas. Niektóre rzeczy wręcz zostawiliśmy, bo jakby ta świeża energia, kiedy w głowie dopiero to wymyślasz i rejestrujesz, to jest najlepszy moment tak naprawdę i nie da się wielu rzeczy później powtórzyć, więc tu też jakby magią tej płyty jest choćby to, że właśnie wiele rzeczy powstało tak spontanicznie i zostało zostawione na tej płycie. Nie nagrywaliśmy tego na jakby, nie wiem, lepszy mikrofon, w lepszym miejscu, w lepszym studiu. Już nie bawiliśmy się w to, tylko jakby postanowiliśmy zostawić emocje. Tutaj taką piosenką jest na pewno Uwolnij Mnie, które w zasadzie to płyta była już zamknięta. Miało być 12 piosenek, a piosenka Uwolnij Mnie powstała w jakiś taki mega smutny dzień, kiedy naprawdę było mi źle i gdzieś spontanicznie po prostu Robert wziął gitarę, zaczął grać, a ja po prostu zaczęłam do tego śpiewać. Tekst napisałam na kolanie chyba w 3 minuty i po prostu jakby się, nie wiem jak to, żeby nie użyć wszystkiego słowa, wyżygałam trochę z tych emocji i po prostu nagraliśmy tą piosenkę tutaj, nie będę okłamywać, w domowym studiu i zostawiliśmy ją. To pierwsze nagranie już, ja nie chciałam nagrywać tego drugi raz, bo stwierdziliśmy, że ona właśnie w tej chwili powstała, w tej chwili została nagrana i nic nie będziemy poprawiać. Więc jest dużo takich smaczków na tej płycie, że po prostu trochę takich fajnych błędów bym to nazwała. Które sprawiają, że człowiek słuchający wierzy, że nagrywał to człowiek. Tak, dokładnie. A ja nie komputer i robot. A płyta nosi tytuł Gonić burzę i zapowiadasz, że to jest dokładne odzwierciedlenie twojego stanu ducha, twojej duszy. Tak. A co to znaczy dla ciebie gonić burzę? Miałaś to wyjaśnić. Tutaj są zapowiedzi, że wyjaśnisz jesienią, co to znaczy gonić dla ciebie, gonić burzę. Trochę z tym gonieniem burzy to jest tak jak z tym powiedzeniem łap dzień. Chodzi o to, że czasami nie chodzi o to, żeby coś złapać i cel jakby osiągnąć, tylko to gonienie tego celu jest ważne. To, żeby się nie poddawać, że właśnie czasami upadki właśnie nas wzbogacają, jeśli nie właśnie one. I jakby tak żyje i taka też ta płyta jest właśnie, biorąc pod uwagę te wszystkie historie, które się wydarzyły podczas tego nagrywania, choćby właśnie ta sytuacja z Uwolnij Mnie i tak dalej. Gdzieś tam podsumowałam po prostu tą płytę właśnie tym tytułem, choć piosenka nie jest singlem i
pewnie nie będzie, ale jakby ten tytuł wydał mi się taki adekwatny do jakby całości tej płyty, że właśnie o to chodzi. To jest taki mianownik wspólny między tymi tekstami i tym, co właśnie czuję. Marcelina jest gościem radiowej jedynki. Nowa płyta Gonić burzę już jest w sklepach, a jeśli chcą państwo na przykład posłuchać tej płyty na żywo, to koncertów w Brud czeka pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, 23 października. Tak, w Hybrydach w Warszawie, zapraszam. I tam będzie można zobaczyć, jak kobieta goni burzę w sobie. Z chłopakami swoimi. No a teraz ta piosenka, która tę płytę promuje. Nie mogę zasnąć. Tak. Nie mogę zasnąć. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Marcelina. Posłuchajmy razem. Nie mogę zasnąć.